2023. E, spotykamy się po raz kolejny. E, drugi rek z rzędu ja, czyli Magda Patejko, która odpowiadam za marketing w Lively, razem z Michałem, który Wam się zaraz przedstawi. E, będziemy opowiadać o tym, co nas czeka w nadchodzącym, a tak właściwie to już się przyzwyczailiśmy chyba do tego, że w obecnym roku powiemy o e commerce o wideo, o analityce, o sztucznej inteligencji, o automatyzacji i o zrównoważonej technologii. I mamy trochę danych liczbowych, bo lubimy się posiłkować z raportami, lubimy sprawdzać to, co się dzieje teraz aktualnie w nowinkach technologicznych, ale też mamy swoje własne przemyślenia. I na pewno Michał też coś o tym powiesz, jakbyś tylko jeszcze powiedział dwa zdania kim jesteś i tak czym się zajmujesz u nas w firmie. Cześć, witam serdecznie, Michał Oczkowski, jestem Innovation Architektem i wideoproducentem w Lively, LiveAge i we wszystkich spółkach towarzyszących. Dobra, zaczynamy, e-commerce. Zaczynamy od e-commerce'u dlatego, że nie będziemy ukrywać, że ekspertami nie jesteśmy. Natomiast... Chociaż z drugiej strony jesteśmy, bo w Polsce każdy jest ekspertem od wszystkiego. Szczególnie jak są mecze reprezentacji piłki nożnej, wtedy każdy z nas jest najlepszym trenerem. Natomiast e-commerce to nie jest nasza główna działalność. Natomiast wiemy, co się tam dzieje i chcielibyśmy wam powiedzieć kilka zdań. Zacznę od liczb, bo one zawsze są przyjemne. Przydatne i obrazują, e, gdzie jesteśmy. 78% polskich internautów robi zakupy we sklepach. Dużo, mało, jak gdyby też wiecie po sobie, czy robicie je codziennie w miesiącu, jaki jest to rodzaj zakupów, które robicie w necie. Natomiast do 2027 roku szacuje się, że rynek e-commerce będzie wzrośnie do 97 miliardów złotych, więc to już są naprawdę ogromne pieniądze. A oprócz tego to będzie 17% w ogóle udziału sprzedaży detalicznej. No i teraz. Są dwa aspekty. Po pierwsze ten e-commerce rośnie dlatego, że mieliśmy pandemię. Trochę sobie obiecałam, że nie będziemy już mówić w tym roku o pandemii, natomiast no nie da się. Ta pandemia wpłynęła szczególnie na e-commerce i na nasze zachowania zakupowe. Ci, którzy nie byli do tego przekonani, musieli się do tego przekonać. Natomiast no też podejrzewam, że przez to, że nie mogliśmy wchodzić z domu, też inny rodzaj zakupów robiliśmy. Natomiast jest druga strona medalu. Mamy inflację, mamy kryzys. Też nie wchodząc w ogromne jak gdyby, zawiłości tego co się dzieje i jak to na nas wpływa. Na pewno wpływa to na to, co kupujemy i jak kupujemy. Dwa razy bardziej zastanawiamy się nad tym, co kupić i ile wydać pieniędzy. i dlatego bardzo często kupujemy te najtańsze rzeczy. Z drugiej strony, Nazwałabym to dobrami luksusowymi trochę premium, bo jeżeli mamy kupić coś, co dla nas już dużo kosztuje, to się trzy razy bardziej zastanowimy nad tym i wydamy trochę więcej, wierząc w to, że jest to lepiej wyprodukowane i będzie nam e, służyło na dłużej. I dlaczego tu mówimy w kontekście nowinek? No bo po pierwsze, to jest internet, to jest online. Natomiast druga rzecz e, to jest też podejście do marketingu, bo tutaj e, Google jako customer match on tutaj działa, czyli jak wyślemy sobie w mailu hej, kup ten produkt, no to to jest działka marketingowców, żeby potem wiedzieć, co w tych adsach jeszcze wyświetlić na podstawie tego, co klikaliśmy w newsletterze, żeby nam to poszło. No i to oczywiście wpływa na e-commerce. Poza tym, no Google i całe targetowanie reklam, no i tak samo marketplace na Facebooku, no bo Facebook zmienił trochę FIDA, nawet jeżeli ktoś tego nie widzi. No tak sobie przeanalizujmy to, przez ostatnie dwa lata on się zmienia. Te zakupy lokalne, Allegro też poszło w zakupy lokalne i, wiecie, to są takie małe cegiełki, które wpływają na to, że My rzeczywiście, e, jak gdyby kupujemy w tym internecie, i to się pewnie nie zmieni. E, Michał, wiem, że ty masz jeszcze dwie rzeczy, które mógłbyś dodać do tego worka e-commerce'owego. E, tak, takim, taką nowością, która pojawiła się całkiem niedawno, są odroczone płatności. Dzięki nim nie musimy wcale wchodzić w narzędzia biznesowe polegające na ratach, czy, czy, po, czy uciekając się do jakichś pożyczek. Jest to rozwiązanie również. Bankowe, natomiast nie zawiązujemy umowy. Każdy sklep czy sprzedawca rozwiązuje to sobie własnoręcznie, swoimi sposobami czy narzędziami, które są dla niego dostępne. Polega to na tym, że kupując dzisiaj produkt możemy za niego zapłacić dopiero za 30 czy za jakiś czas. Na chwilę obecną, jak wynika z raportu Blue Media, tylko 8% skorzystało z takiego rozwiązania osób kupujących. Natomiast z, biorąc pod uwagę yy, no inflację albo ogólnie panujące warunki gospodarcze, jakie mamy w chwili obecnej, na pewno ten procent będzie się zwiększał w przyszłym roku, w tym i w przyszłym roku. No i druga rzecz, yy, no to jest omnibus, którym, o którym pewnie też słyszałeś. Jeżeli ktoś nie słyszał, to to jest taka nowość od yy, 1 stycznia, tak właściwie chociaż niektóre sklepy też już to wprowadzały. Yy, I chodzi o to, że w Omnibusie, że... Chodzi o to, no teoretycznie wszystkie sklepy, w momencie, kiedy dają jakikolwiek towar oznaczony jako promocyjną cenę, to są zobowiązani do tego, żeby nam rzeczywiście pokazać, jaka była najniższa cena w przeciągu ostatnich 30 dni. I to może być błogosławieństwo, szczególnie przy Black Friday. No bo nie ukrywajmy, znamy te praktyki, gdzie za tydzień Black Friday windujemy ceny, a w piątek jest w ogóle wow. No dokładnie. Sam byłem świadkiem w internecie, gdzie niektórzy wyciągali takie smaczki, gdzie nie wszystkie sklepy przygotowane były na, na wejście ceny omnibusowych, obni gdzie wielka akcja promocyjna, rozbuchany marketing, obniżamy ceny, a drobnym maczkiem okazuje się, że cena w ostatnich 30 dniach była jednak sporo niższa. Dokładnie, dobra, koniec na temat e-commerce'u, e, podaliśmy tutaj kilka raportów, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to e, odsyłamy po większą wiedzę. Video. Po pierwsze, e, jako lively nie moglibyśmy nie powiedzieć o wideo, bo to jest nasz e, konik, po drugie, jako marketingowiec nie mogłabym nie powiedzieć o wideo. E, zawsze jest jakiś rok content marketingu, co roku jest rok content marketingu. Natomiast to wideo rośnie i będzie rosło jeszcze bardziej. Sami pewnie widzicie, co się dzieje na YouTubie, co się dzieje na TikToku. Ten TikTok, który wszedł tak z buta dosyć mocno wśród tą tak właściwie grupę docelową, nie do końca Michał już naszą, tylko młodszą, no rozszerza się. Ja nawet jak sprawdzałam sobie statystyki, bo chciałam wam powiedzieć co było największym trendem i co było najbardziej oglądalne na TikToku stwierdziłam, że niestety nie podołam, bo nie znam się, po prostu no, nie wiem jakoś nie jestem jeszcze fanką TikToka powinna być bardzo na bieżąco ze wszystkimi nowinkami natomiast wiem co tam się dzieje i to są po prostu horrendalne pieniądze już w tym momencie marketerzy na to wydają, dlatego że ta grupa docelowa naprawdę jest ogromna Zresztą 87% marketerów dalej uważa, że wideo to jest sprawdzony sposób na generowanie ruchu i zasięgu. A co za tym idzie? Potem zakupów, bo. Google, pamiętajmy o tym, że Google nam też promuje ma te reklamy w formie wideo, czy to na YouTubie, czy nawet wiecie, grafiki na displeju, czasami możemy sobie zrobić gify. I są też badania, które mówią, że ponad 80% osób, takie subiektywne badania, że 80% osób twierdzi, że jak zobaczyło materiał wideo, oczywiście pewnie dobrze zrobione. To podjęło pozytywny proces zakupowy, także to jest naprawdę grubo. Więc w TikToki myślę, że warto iść. Natomiast oczywiście z głową patrząc na to, czy ta grupa nasza docelowa jest i oczywiście jaki mamy produkt, ale wideo, no to nie tylko social media, chociaż transmisje na żywo, wszystkie rolki, wszystkie streamingi, gdziekolwiek nie jesteśmy, to zarówno jako brand, jak i osoby prywatne, ciągle to wideo gdzieś się tam pojawia. Natomiast Natomiast stream jest dosyć szeroko rozumiany, ale to Michał, tobie oddam to poletko, bo jeżeli chodzi o stream, ty wiesz dużo więcej i w którą stronę idziemy i czy była jakaś rewolucyjna zmiana pod koniec roku, albo czy coś grubego się szykuje na ten rok? Rewolucji żadnej nie ma. Wideo i wszystkie media społecznościowe opierające się o wideo to jest trend, który jest kontynuowany jeszcze z poprzedniego roku i z poprzedniego. Tak samo content, który jest wypuszczany we wszystkich mediach społecznościowych, jest właśnie produkowany najczęściej w dostosowanym formacie do, do telefonów, ponieważ to najczęściej na telefonach jesteśmy odbiorcami tych treści. I siłą rzeczy taki format mocno przenika do kolejnych, do kolejnych pól, takich jak wida korporacyjne czy wida sprzedażowe. Coraz więcej jest takich sytuacji, że wideo z konferencji odbywającej się stacjonarnie jest transmitowane nie tak jak do tej pory najczęściej było w formacie 16 na 9 w takim panoramicznym formacie, do których nas przyzwyczaiły telewizory, tylko w taki sposób, żeby ułatwić na odbiór na telefonach komórkowych, czyli w formatach pionowych. Jeszcze jedno, co mi się skojarzyło, to tak właściwie z naszego poletka i z naszej pracy. Kiedyś robiliśmy bardzo dużo webinarów, potem robiliśmy dużo konferencji naukowych, natomiast teraz y, wchodzą takie formaty, które nie wiem, czy one były niedostępne. Myślę, że barierą wejścia była raczej kwestia budżetu, bo teraz też produkujemy y, takie telewizje śniadaniowe, które są. Tak właściwie, no wewnętrzna, no bo mamy różnych klientów oczywiście, natomiast niektórzy nasi klienci robią to, wiecie, jako wewnętrzny konkurs, tudzież wewnętrzną taką telewizję, więc no to idzie też szeroko i tak jak Michał powiedziałeś, no jeżeli ja chcę zobaczyć, co fajnego robi moja firma albo robią mi kolejny odcinek, no to jak idę na lunch, no to nie idę z laptopem, tylko idę z komórką i przecież nie będę jej odwracać. Zresztą swoją drogą, kiedy ostatni raz widzieliście kogoś, kto odwraca komórkę? Ja tak robię. Okej, okay, no ja odwracam, jak dostaję fajne zdjęcie jakieś na przykład. I chcę zobaczyć jakieś tam szczegóły, ale no ja mam na przykład zablokowaną pozycję pianie. Dobra. Yy... Okej. Okay. Analityka. Ja się wyłączam. Yy... Ja myślę, że jednak będziesz o coś do powiedzenia. Dobra, jeżeli chodzi o analitykę, to mm, z przykrością stwierdzę, że zacznę od yy, złych wiadomości. Nie wydając się w ogromne szczegóły, Facebook zwalnia, Google zwalnia. Śmiem twierdzić, że będą zwalniać najpierw marketerów. No i teraz yy, dlaczego? Bo to nie znaczy, że my wszyscy zaraz stracimy pracę. Natomiast też byłam w tym tygodniu na takim spotkaniu marketingowym, gdzie była pokazana analiza yy, ofert pracy dla marketingowców. Kiedyś, jeszcze jak ja szukałam pierwszej pracy jako marketingowiec, trzeba było być kreatywnym. Teraz każdy z nas może być kreatywny, przynajmniej ja tak uważam, natomiast trzeba mieć umysł analityczny. Trzeba umieć trochę Weksela, trzeba umieć wejść do tabelki i, i umieć na podstawie danych liczbowych wyciągnąć y, wnioski. I tak, właściwie, co w tej analityce się zmienia i, trochę się, i będzie się jeszcze zmieniać? No, Facebook ma uproszczony widok, y, łatwiej zdefiniować cele reklamy, i to znowu pokazuje, że. Tak właściwie ucząc się samodzielnie, można postawić y, dobrą reklamę y, i kampanię reklamową na Facebooku. Oczywiście nie ujmuję tutaj żadnym marketingowcom, ludziom, którzy się zajmują tylko tym, bo waszej wiedzy i doświadczenia nigdy wam nie zabierze. Natomiast jeżeli ktoś chce to spróbować samodzielnie zrobić na małym budżecie, bo może w danej firmie, no to może to zrobić. Y, Google. Zmiana wyświetlania. Swego czasu Google Analytics czwórka już wychodziła po prostu z każdej lodówki marketingowej. Teraz się trochę uspokoiło, natomiast no pamiętajmy o tym, że jesteśmy coraz bliżej tej zmiany. To nie jest jakaś tam rewolucyjna zmiana, no bo Google będzie dalej Googlem, będzie dawał nam te same dane, natomiast trochę inaczej. Na przykład nowych użytkowników, zamiast tych, których mamy obecnie. Nowych i powracających, no to będzie łączna liczba użytkowników. Dobrze czy źle, no ocencie sami, natomiast y, nie będzie cookiesów, a jak nie będzie cookiesów, to trochę inaczej zmieramy dane, trochę inaczej robimy sobie grupy remarketingowe, więc y, o tym wszystkim musimy pamiętać. Y, jeżeli chodzi o analitykę, no to też y, mamy tutaj powiązaną visual search, bo to jest strzał w kolano, trochę dla marketingowców. No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się zastanawiamy, jakie frazy kluczowe nasz potencjalny klient i nasza grupa docelowa będzie wpisywała w Google, a nagle się okazuje, że te frazy kluczowe nie są w ogóle potrzebne. Może nie tyle strzał w kolano, co krok bardziej w stronę Web 3.0 i tego, co za nim do nas powoli zmierza i Google pewnie stara się dopas dopasować do tego, co nas będzie czekało, w jaki sposób będziemy korzystać i konsumować treści. I przez to wprowadziło Google Lens, czyli bardzo proste narzędzie zaimplementowane w każde możliwe narzędzie we swoje wyszukiwarki, w telefonach, w komputerach, gdzie zamiast wyszukiwać rzeczy wpisując frazę w Google możemy sobie korzystać ze zdjęcia lub też jego tylko kawałek. Możemy przesłać zdjęcie rzeczy, która nas interesuje i otrzymamy całe, całą bazę wyników, które będą pasować do przesłanego zdjęcia albo skorzystać z narzędzia, które wykrawa tylko kawałek dowolnego zdjęcia, czy, czy zdjęcia, które znajduje się już w internecie, i wyszukać ten konkretny, interesujący nas fragment, otrzymamy w ten sposób najbardziej pasujące wyniki. Świetne narzędzie, warto z niego korzystać, ułatwia życie. Próbowałeś? Tak, próbowałem. A co wyszukiwałeś? Wyszukiwałem rzeczy, które potrzebowałem kupić do domu, czyli ostatnio zepsuła mi się, zepsuł mi się piekarnik, więc wrzucając konkretny kolor, model czy układ pasujący do mebli, które mam w domu, też starałem się wyszukać front, który będzie mi odpowiadał. Dobra, to ja. Zrobiłam zdjęcie szyszki, bo nie byłam pewna skąd ona jest. Słuchajcie, się okazało, że to jest szyszka przywieziona z wakacji z Włoch. Natomiast właśnie tak coś mi nie pasowało, to nie taka pospolita szyszka. Przydatny tool. Sztuczna inteligencja. Pociągnij temat. Sztuczna inteligencja jest, jest jej coraz więcej, będzie więcej i niedługo ona mi zawładnie. Dziękuję. No, to Michał generalnie właśnie się nagadał, to może ja coś jeszcze? Natomiast wiem, że Michał zaraz się rozkręci. Natomiast sztuczna inteligencja to tak właściwie wiecie, no. Um... Nie ma co podawać jej definicji, bo każdy już wie, że ten aspekt wszedł w każdą dziedzinę naszego życia, marketingowcy chyba wiedzą to najlepiej. Natomiast y, ta sztuczna inteligencja bym chciała zwrócić uwagę na SEO i na pozycjonowanie. Bo tak jak wam już wcześniej powiedziałam, no, trochę tych zwolnień będzie, trochę marketerzy muszą nawet nie tyle zrobić krok wstecz, co zatrzymać się i przypomnieć sobie niektóre rzeczy jak robiliśmy mm, wcześniej. Y, natomiast y, Skrót myślowy, Google samo będzie pisało teksty zapleczowe. Umiera SEO, zastępują nas roboty, zastępują nas chatboty, ale to trochę wyprzedza i o tym też jeszcze będziemy mówić. Natomiast to jest Jezu, ojeku, to jest dobra zmiana. Źle to brzmi, natomiast ta zmiana myślę, że przyniesie nam korzyść, dlatego że zostanie tylko ten wartościowy content, do którego my jako copywriterzy, jako marketingowcy, jako twórcy treści, będziemy potrzebni, więc ja myślę, że to jest okej. Okay. O metawersie nie będziemy chyba już, Michał, za dużo mówić, odeślemy do naszego webinaru, który w zeszłym roku był nagrany, ale myślę, że on jest mocno aktualny, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak zacząć i na czym polega metawers. I czy sztuczna inteligencja i NFT, no, tak chyba nie do końca, ale nie wiem. Tak, bo wiecie, bo ja lecę lawinowo. Sztuczna inteligencja, mówimy trochę o metaversie, to jeszcze pamiętam, co tam mamy. Ale dobra, to zrobimy tutaj z tobą, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Ja tylko dopowiem do sztucznej inteligencji, no, zażartowałem na początku, że jest, będzie jej coraz więcej i niedługo nami zawładnie, może nie tyle zawładnie, bo tak żeby wyjaśnić, na pewno wszyscy jak jesteśmy, zostaliśmy już dotknięci przez jakiś rodzaj sztucznej inteligencji, Głównie jest to oparte na implementowaniu uczenia się maszynowego i wprowadzaniu coraz większych danych do aplikacji, do rozwiązań, do programów. Przez to właśnie może Google generować automatyczne teksty i już nie, są, nie będą wymagani do tego zwykli ludzie, którzy będą się taką pracą zajmować. Ale to jest tylko wąska, wąska dziedzina, gdzie pojawiać się będzie sztuczna inteligencja w zasadzie w każdej możliwej dziedzinie: przy pisaniu programów, przy, przy obliczaniu różnych rzeczy, przy analizie. Wszędzie tam, gdzie tylko da się wprowadzić szereg danych, więks dużą ilość danych i zaimplementować sztuczną inteligencję, ona sama się będzie uczyć, sama będzie generować postęp, tak żeby ułatwiać życie i rozwiązania, podpowiadać dużo prostsze w użyciu nam, zwykłym ludziom. Automatyzacja. I teraz y, nie będziemy mówić na czym polega automatyzacja, nie będziemy mówić jakie są narzędzia do automatyzacji, natomiast ja bym chciała Wam powiedzieć o... No bo tak, Google i zapleczówki. To jest automatyzacja, to złączone z sztuczną inteligencją dzieje się samo. Natomiast y, z automatyzacją trzeba będzie teraz uważać o tyle, jeżeli korzystamy z jakiegokolwiek narzędzia marketingowego, to musimy się zastanowić, jak te wszystkie zmiany, o których powiedzieliśmy i te trendy, plus jeszcze to, o czym nie powiedzieliśmy, czyli kolejne zmiany algorytmów Google'a, na zmianę zachowań konsumentów i naszych uczestników, jak one w na tę automatyzację. I teraz tak, po pierwsze, wypadają kukisy. Jak wypadają kukisy? no to trochę mamy inaczej budowane grupy remarketingowe, trochę inaczej musimy do tych ludzi dotrzeć. Druga rzecz to jest e-privacy. Nie będę tutaj robiła żadnych definicji. Jeżeli ktoś się w ogóle z tym nie spotkał, to tak e-privacy. To proszę sobie poczytać. Natomiast generalnie miał wchodzić z RODO. Nie weszło, ale teraz, jak weszło i będzie profilowanie, to trochę nam się nie wywróci z, do góry nogami. Zmieni sposób wysyłania newsletterów, może tak to nazwijmy z grubsza. I teraz znowu te wszystkie zmiany prowadzą do tego, że będziemy wracać do tego, co już kiedyś robiliśmy, czyli budować własne listy mailingowe żebyśmy wiedzieli, jak nimi zarządzać, skąd oni przychodzą, no bo to nie będzie takie proste: ten zapis do newslettera. Zatem pamiętajmy o tym, że jedynym słusznym zapisem do newslettera jest double opt-in. Pamiętajcie o tym, że zawsze ktoś się może za nas dopisać, więc to też jest rodzaj automatyzacji, ale takiej mądrej, o której chciałabym Wam powiedzieć. I oczywiście, czy te... zauważyliście zmiany w zgodach? To nawet Michał, jak myśmy wprowadzali zgody. Zgodnie z tym i z tym punktem tej i tej ustawy o RODO, to czy generalnie wyrażasz zgodę na to, na to i na to i w ogóle tam są takie sformułowania? Nie. Jeżeli klikniesz, to wyrażam zgodę na to, że ty Lively, ci, ty jako Team Lively, będziesz wysyłał mi co miesiąc y, newsletter. Koniec, kropka. To ma być, y, jak gdyby wiecie, niezależnie od tego, czy ktoś ma 70, 30 czy 20 lat, no bo. Y, liczmy na to, że to są wolnoletnie osoby i świadomie wyrażają zgodę, oni to mają zrozumieć. Więc o tym pamiętajmy. Poza tym jeszcze jeden haczyk na ten rok. Regulami newslettera. I znowu, będąc ostatnio na szkoleniu marketingowym, yy, wszyscy marketingowcy, wszyscy się znają, kiwają, wiemy o czym mówimy i nagle prowadzący pyta, to ma regulami newslettera? I wszyscy mają takie "Upsi." I to też musimy mieć i to też jest związane z tym workiem automatyzacji, żeby po prostu go dobrze robić przy newsletterach. Kolejnym, kolejnym aspektem automatyzacji, o którym chciałabym wspomnieć to są CRM -y i RP. -y. Jest raport SMS API, który mówi o tym, że się integrują z kolejnymi platformami CRM i ERP. -y. Z CRM-u podejrzewam, że jako marketingowcy, jeżeli tutaj są, to korzystacie. ERP, no tam też w, w ERP jest zazwyczaj e, fragment crm natomiast generalnie to jest bardziej rozbudowane narzędzie do prowadzenia firmy. Ale pamiętajcie o tym, że te integracje są i pomagają nam w zbieraniu danych. Jeżeli w crm mamy dobrze uporządkowane dane i handlowcy. Account managerzy zwał jak zwał w, w różnych firmach, różne stanowiska, natomiast zajmują się szeroko rozumianymi klientami i dobrze prowadzą te, te dane. No to marketingowcom jest prościej wysyłać chociażby targetowane maile tylko i wyłącznie do tych, którzy, nie wiem, rok temu podpisali z nami umowę bądź zorganizowali jakąś konferencję. A jak już wspomniałam o SMS-ach, to tak, SMSy dalej działają widzę, miałam twoją minę. Nie wiem, kiedy dosyć raz wysyłałeś SMS-a, ja czasami jeszcze wysyłam. Ja bardzo dużo wysyłam. Od razu y, bronię się wszystkimi możliwymi y, środkami, y, bronię się. Zresztą ma być y, jakiś czas temu y, wyczytałem na jakimś portalu technologicznym informację, że y, ma zostać wprowadzona zupełnie nowa usługa SMS-owa, odświeżająca, ponieważ ta, która teraz działa, jej, zresztą całkiem niedawno tłumaczyłem, jak wzięła SMS koleżance z pracy i była zdziwiona, dlaczego ma takie ograniczenia, a to dlatego, że jest to technologia z lat 80. więc no, chyba najwyższa pora ją odświeżyć. Co masz do lat 80. To bardzo dobre roczniki są, takie oftopik, a drugi off bardzo bym chciała wiedzieć, komu tłumaczyłeś, na czym polega sms łos Dobra. W każdym razie, SMS-y według SMS-api y działają, ale tutaj gwiazdka... Y Generalnie średni. Lu... Inaczej. Ludzie używają SMS-ów rzadko. Wszyscy się, większość z nas przeniosła się na komunikatory, na WhatsAppa, na Messenger'a. no Jak gdyby jest ich dosyć dużo, każdy korzysta ze swojego wybranego. Natomiast, co ważne, jeżeli chodzi o komunikację biznesową, to te SMS-y jeszcze działają, ale wydaje mi się, że też dlatego, że kiedyś były główne SMS-y. I wszystkie rabaty ze sklepu, wszystkie fotowoltaiki, jakbyśmy to oczywiście w cudzysłowie nie powiedzieli. Wszyscy wysłali SMS-y. Teraz ich jest mniej, więc może rzeczywiście jak dostaniemy raz za czas i nie jest to przypomnienie o wizycie u lekarza, no to zwracamy na to uwagę. Kolejną zautomatyzowaną dziedziną, dzięki AI-owi głównie, to są chatboty. Pewnie część z Was otrzymała już kiedyś telefon, gdzie powitał Was marketer, marketer, marketerka. Zadawał pytanie, zadawała pytanie, Wy odpowiadaliście. Wydawało Wam się, że rozmawiacie z prawdziwą osobą. Już nie. W wielu przypadkach już nie. Są to chatboty głosowe, są chatboty takie tekstowe, z którymi możemy porozmawiać, zadać pytanie. One posiadają w swojej bazie szeroki zakres informacji, w jaki sposób udzielać odpowiedzi, jakie, jakie odpowiedzi generować, czy to właśnie te tekstowe, czy wysyłać automatyczne odpowiedzi już wcześniej nagrane. Świetne narzędzie. Nie wiem, jak się mają do tego właściciele wielkich call center, ale podejrzewam, że już myślą, jak, w jaki sposób to dobrze wykorzystać. E Gwiazdka? Tak, marketerzy dalej uważają, że chatboty są fajne, marketerzy z tego korzystają. Bardzo dużo chatbotów jest na profilach facebookowych, bo jeszcze zanim była teraz rozwijany cały czas są chatboty, natomiast myślę, że takim, taką fajną zabawą był ten chatbot na facebooku, nawet jak się go robiło. Poza tym... Ja tutaj sobie wypraszam, że to marketerzy jako Chatboty dzwonią. To handlowcy dzwonią. Marketingowcy. Yy, w każdym razie te chatboty słuchajcie też są pozytywnie odbierane yy, yy, prawie, ponad, prawie 87% konsumentów ma takie neutralne yy, albo pozytywne doświadczenia więc rzeczywiście pewnie jak chcecie coś załatwić i trzeba się przeklikać przez tą jedynkę, piątkę, siódemkę i wytłumaczyć pani, bo ja teraz pilnie coś potrzebuję, jest to wkurzające ale myślę, że yy, chatboty też mają tą zaletę, że one działają 24 godziny na dobę i to już nie jest tak, że ktoś pracuje od 8 do 16, musicie sobie sprawdzić, czy musimy sobie sprawdzić, w jakich godzinach ta infolenia jest. Tylko jeżeli są to jakieś podstawowe rzeczy, to mamy odpowiedź od razu, a jeżeli nie, no to zazwyczaj w chatbotach tak też jest możliwość pozostawienia kontaktu, żeby ktoś potem do nas wrócił. Yy, Michał, no dobra, a jakieś minusy chatbotów? Nie zgłaszają nadgodzin, 24 na dobę. Yy, nie wiem, czy, czy minusy. Yy, jest to forma automatyzacji forma skrócenia czasem ułatwienia, tak mi się przynajmniej wydaje, właśnie dzięki temu, że możemy ominąć te, tak jak mówiłaś, trurki piątki i wciskanie po raz kolejny zgłoście do konsultanta. Możemy w łatwiejszy sposób o dowolnej godzinie odzyskać jakieś informacje, ale nie tylko w taki sposób są zrobione chatboty. W jakiś czas temu jakby świat cały op opędziła nowość wydana przez OpenAI po raz kolejny przez OpenAI jest to chat GPT prawie każdy chyba korzystał to a propos właśnie pisania tekstów SEO czy, 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 czy tych wszystkich mniej ważnych, mniej istotnych treści które mają się pojawiać, chat GPT udowodnił że potrafi pisać świetne artykuły, pojawiła się cała lawina artykułów w internecie wypisanych przez chat GPT pod którymi ktoś się podpisał i to jest dowód na to, że te chatboty i OpenAI będzie się dalej rozwijał. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, no jeżeli Google może wykorzystać AI do pisania tekstów, czy jakiekolwiek firmy mogą wykorzystać chatboty czy do, do, do rozmawiania z ludźmi, no to tak samo. Tak, tą technologię można wykorzystywać do y, złych celi, celów, wróć. to tą technologię można wez, wykorzystywać również niecnie, y, co już zostało przyłapane. Y, problematyczne staje się pisanie prac, y, pisanie artykułów, może nie tyle, ale pracy w szkołach, w, na uczelniach. Gdzie procedury i systemy antyplagiatowe nie wyłapują, że są to teksty wypisane przez sztuczną inteligencję. Sustainable technology. Kolejna część trendów, która, do której zmierza, zmierza świat, zmierzają wielkie korporacje, po to, żeby doprowadzić do jak najbardziej zrównoważonego rozwoju technologicznego. Ponieważ na chwilę obecną borykamy się, my, my borykamy się, wielkie korporacje głównie borykają się z problemami potężnego zużycia danych, a przez to też potężnego zużycia energii potrzebnych do zapewnienia przechowywania tych danych. Jest to trend, który będzie musiał być bardzo mocno zaimplementowany w tym roku, w kolejnych latach, ze względu na to, że Odpowiedzialność firm, które, które przechowują dane, wielkie data center no, pozostawiają ze sobą potężny ślad węglowy i trend ekologiczny, który jest równoległy do trendu technologicznego zmusza te firmy do wprowadzenia rozwiązań, które jak najbardziej będą dążyć do tego, żeby ten ślad węglowy był coraz mniejszy. Przez to budują się coraz bardziej nowoczesne i ekologiczne data center. Wprowadzane są rozwiązania, gdzie to użytkownik odpowiada za ilość danych, które wprowadza do internetu, Od choćby w połowie zeszłego roku Google wycofało się z bezpłatnego przetrzymywania zdjęć, więc teraz już, jeżeli chcemy tylko przetrzymywać zdjęcia, nie możemy to zrobić tego w dowolnej ilości, tylko musimy za to zapłacić, więc i tyle, ile będziemy mieli zdjęć, za taką ilość będziemy musieli za, zapłacić. To się, taki trend będzie prawdopodobnie przechodził na wiele innych y, y, sfer życia, więc wszystkie dane, jakie będziemy tylko chcieli, y, będziemy musieli mieć na uwadze to, że gdzieś trzeba będzie ponieść koszt za wprowadzenie takich danych. Poza tym, pamiętajmy o tym, że do 2030 roku firmy muszą zredukować tą emisję CO2 o 55%. To jest dyrektywa unijna, i tutaj, mając na myśli firmę, no to Twoja firma będzie potrzebowała tego trochę mniej, ale Twoja będzie potrzebowała trochę więcej, więc jak gdyby globalnie musimy spróbować zrobić coś więcej, i ja jeszcze wrócę do tego o czym mówiliśmy w zeszłym roku, bo wydaje mi się, że to jest nadal aktualne, nawet jestem przekonana wiecie ile procent emisji CO2 w Unii Europejskiej to są podróże służbowe? Różne, małe i duże. O Jezu, jaki rym przepraszam, natomiast wracam do powagi, to jest 70% każdy z nas no dobra, większość z nas dojeżdża do pracy Musi czasami jechać w delegację, musi jechać na imprezę firmową. Jeżeli ktoś ma pracę taką jak my, to znaczy spotykamy się z klientami, robimy dla nich konferencje po całej Polsce i w sumie nie tylko w Polsce, no to jeździmy. Natomiast chyba najważniejsze jest to, żeby myśleć o tym. E... Michał, kiedyś taki raz byłeś na spotkaniu u klienta, żeby się z nim spotkać w biurze? Byłem w tym roku. Byłem w tym roku w czerwcu. W zeszłym roku w czerwcu. Tak, w zeszłym roku w czerwcu. Tak, to prawda. Ja byłam przy okazji już realizowania yy, konferencji albo czegoś większego, co wymagało mojej obecności. Wszystkie spotkania z klientami mamy online i oczywiście wiecie, no. Czasami y, jest to ciężkie, bo też pamiętam, jak po paru miesiącach z klientem się spotkaliśmy i nagle, o, to taka pani jest wysoka na przykład y, i takie było podejście. Natomiast wiecie, mówię o tym po to, żebyśmy o tym pamiętali, że nie zawsze musimy tam jechać. Podróż z Krakowa do Warszawy na półgodzinne spotkanie może być bardzo często zastąpiona e, Teamsami, Zoomem, e, Google Meetem, tym, gdzie Wam jest wygodnie i do czego macie e, dostęp i jakie są Wasze przyzwyczajenia. I to nie jest tylko nasza opinia, bo to, że my jako LiveList staramy się o to dbać, e, zresztą zachęcamy i bardzo często wracamy do tego, że zrobiliśmy pierwszą naprawdę taką porządną, zeroemisyjną, konferencję um, online gdzie była w Gdyni i pojechaliśmy tam z minimalną ilością sprzętu zresztą też są zdjęcia jak to studio wyglądało więc y, da się bez tony papierów bez tony kabli rzeczywiście to zrobić ale też y, to jest opinia już w 2022 w połowie było Consumer Trends Report czyli taki raport mówiący o tym jak różne pokolenia Traktują rzeczy dla nich ważne i teraz zetki i milenialsi. Dla przypomnienia zetki to jest 118-24, to a milenialsi 25-52. Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, tak. Dla nich ważne kwestie społeczne, dla połowy z nich to są prawa osób LGBTQ, to jest dyskryminacja rasowa, to jest nierówność płciowa i to jest troska o klimat. I rzeczywiście każdy coraz większą uwagę na to zwraca, jedni trochę większą, drudzy mniejszą, ale zachęcamy. Jeżeli chcecie z ciekawości sprawdzić, to. Na naszej stronie live.pl jest dostępny e, ekokalkulator. Możecie sobie do niego wejść, wprowadzić dane konferencyjne, e, ile osób macie, czym te osoby przyjeżdżają, jak długo ta konferencja trwa, e, jaka jest dieta, też e, i jaki sprzęt. Oczywiście w podstawowej wersji e, nie oczekujemy od Was, że będziecie wiedzieć dokładnie, jaki sprzęt będzie wykorzystywany, ale jak wprowadzicie sobie takie dane, to możecie sobie porównać, jaki ten ślad węglowy jest, bo pamiętajmy o tym, że. Jedzenie, spanie, nocleg w hotelu to wszystko generuje CO2, a robiąc to hybrydowo albo online, dokładacie tą swoją cegiełkę, żeby ten ślad węglowy po nas był trochę mniejszy. Tu, by jeszcze przy zrównoważeniu technologii, warto wspomnieć o tym, że no... Cały, cała technologia WebA3.0 Web opartej o blockchain też dąży do tego żeby zużycie energii związane z użytkowaniem internetu, dostępem do sieci było mniejsze było już, dokonało się oficjalne przejście blockchainów opartych o, o proof of work zostało zmienione w proof of stake mówię tutaj o blockchainach opartych o Ethereum. Udało się dokonać, chociaż nie większość osób twierdziła, że wcale nie będzie żadnego przejścia na proof of stake. Także to się wykonało. Powiązało się to troszeczkę z ogólnym krachem, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut i całego rynku NFT. Ten, takie załamanie cen było z, o, wynikiem nie tylko przejścia na proof of stake, ale chodziło o całą gospodarkę światową w zasadzie, w jakiej się znaleźliśmy. Natomiast na chwilę obecną to wszystko się zaczyna wyrównywać, wracać do normy. No i tym samym blockchainy troszeczkę odżywają i wszystkie projekty oparte o Web 3.0 i oparte o takie blockchainy zaczynają y, też w końcu żyć y, tak jak było to jakiś czas temu. I coraz więcej osób dostrzega, że właśnie tam jest rozwiązanie też niektórych problemów związanych z złe zużyciem, jeżeli chodzi o wykorzystywanie komputerów, data center, baz danych i wszystkiego, co jest potrzebne do funkcjonowania sieci. Myślę y, i myślę, czy o czymś ważnym jeszcze nie powiedzieliśmy. Oczywiście znaczy, nie powiedzieliśmy o wielu ważnych rzeczach, natomiast to jest taki nasz subiektywny przeląd y, tych trendów, które my myślimy, że są warte uwagi i są y, ważne, żeby o nim pamiętać, a w przypadku tych trendów ekologicznych, żeby się po prostu zagłębić i mocno y, w to iść. Jesteśmy na początku roku, to ja bym chciała jeszcze życzyć dużo energii na ten rok. Dużo nowych trendów, żebyście sami kreowali trendy i megatrendy, o których może będziemy mówić pod koniec roku albo na początku roku. I co? Powodzenia. A jeżeli macie do nas jakieś pytania, to jesteśmy dostępni. Dzięki za to, że byliście z nami. Magda Patejko. Michał Oczkowski, dzięki wielkie. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć. Cześć.